21 czerwca postanowiliśmy tutaj zorganizować w szkole w Lublewie Dzień Weterynarza. Tak, żeby dzieci mogły sobie zobaczyć, na czym polega praca lekarza weterynarii. Będą zaproszone też do gabinetu weterynaryjnego przy Polnej. Zobaczą sobie, jak funkcjonuje gabinet. Zobaczą sobie, jak pracuje lekarz weterynarii. W szkole przyjedzie ekipa z psem. Będą miały wykład na temat bezpieczeństwa nad wodą. Zbliżają się wakacje, w sumie już za 3 dni. Także dobrze byłoby, żeby dzieciaki były uświadomione, jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą. Będzie pies, co zawsze jest atrakcją dla dzieci, co bardziej skupia uwagę na wykładzie. Powiemy, jak się opiekować własnym zwierzakiem. Wiadomo, że dostosujemy to do grupy wiekowej. Powiemy też o zagrożeniach, jakie wynikają z posiadania psa czy kota. Mam na myśli głównie pasożyty. Żeby chociaż dzieci były świadome, bo często rodzice w zabieganiu sami zapominamy o tym, żeby trzeba tego zwierzaka odrobaczyć, a to jest najważniejsze. Także dzieciom powiemy, że trzeba myć ręce, nie za bardzo tam przytulać się z tym psiakiem czy kociakiem. I czym to grozi? Pokażemy filmik, żeby uświadomić właśnie bezpieczeństwo tutaj posiadania psa i kota, żeby nie doszło do żadnych zarażeń. Chcielibyśmy, żeby to było cykliczne, żeby co roku, jak będą zmieniały się roczniki, żeby nowe grupy przychodziły i mogły sobie zobaczyć od kuchni właśnie pracę lekarza weterynarii. Sama byłam w wieku szkolnym i już chciałam być lekarzem. Nie miałam takiej okazji. Myślę, że to będzie duża atrakcja, bo jak przychodzą pacjenci z właścicielami, to część przychodzi też z dziećmi i już słyszę, że chciałabym być kiedyś weterynarzem. Także w tym wieku właśnie rodzą się te marzenia. Jak się zobaczy to coś na żywo, to myślę, że łatwiej będzie je realizować. Dorośli? Tak. Wiedzę mają ugruntowaną już, często wyniesioną z domu. Często jest ona niepełna, ale my tutaj podczas spotkań, pierwszych wizyt zawsze ją uzupełniamy o te rzeczy, na których nam zależy najbardziej. No i często też jeszcze niestety zdarzają się osoby, które wziąwszy kociaka czy psiaka, mają go pierwszy raz w domu i nie wiedzą nic. Ale po to jesteśmy my, zawsze można przyjść, zapytać. To nic nie kosztuje. A lepiej zawsze wiedzieć, nie ma głupich pytań, odpowiadamy na każde.